Szokujące słowa Zbigniewa Bońka na temat Krzysztofa Piątka. Bonik mówi wprost i jest w czarnej dziurze. Piątek jest w czarnej dziurze. Nieprawdopodobne słowa prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej na temat właśnie Krzysztofa Piątka, szokujących słów, a także na temat Zlatana w Milanie, czy też przyjścia Zlatana do Milanu, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Zbigniew Bońek więc prezes PZPN-u masakruje słownie Krzysztofa Piątka mówi wprost, Piątek jest w czarnej dziurze, tak? Chociaż wiemy tak naprawdę jak to określenie czarna dziura, jakie ma tak naprawdę konotacje. natomiast co powiedział tutaj dokładnie Zbigniew Boniek? ja tutaj zacytuję wypowiedź właśnie Zbigniewa Bońka dla Sportowych Faktów zresztą zostawia pomnika do tego artykułu pod tym filmem cytuję Bońka nie chcę bronić Piątka, bo to dobry zawodnik ale w ostatnim czasie wpadł w czarną dziurę i nie może z niej wyjść. Ibrahimo Jestem zaskoczony tym ruchem. Koniec cytatu. Tak właśnie powiedział Zbigniew Boniek. Tak czyli widzimy, że Zbigniew Boniek jest zaskoczony, że z latam przyszedł do Milanu no ja bym raczej nie był zaskoczony tak, bo w Milan jest tak w fatalnej sytuacji że Ibrahimowicz na pewno nie zaszkodzi tej drużynie, a może dużo wnieść charakteru tak, do szatni także na pewno nie zaszkodzi przyjście Zlatana, zwłaszcza, że on grał wcześniej w Milanie od 2010 do 2012 roku zdobywał sukcesy z tą drużyną tutaj też jest bardziej kwestia wstrząśnięcia tą szatnią, tu nie o to chodzi, że on jakościowo pomoże, bo już przecież Zlatan praktycznie rozegrał pierwszy mecz w Milanie z Sampdorio to nie było tak, że Zlatan oddawał strzały. Przede wszystkim podawał, tak, asystował, jeśli chodzi o tą drużynę. Także zna swoją rolę w tej drużynie. To nie jest tak, że będzie czarował, tak, to nie, to nie jest ta sytuacja. Natomiast na Panu to nie zaszkodzi, jeśli chodzi o Milan, tak? Jeśli chodzi o Milan, jeśli chodzi o Piątkę, to już jest inna sytuacja, tak? No bo Piątek musi zdobywać gole, e, musi mieć jednak bramki asysty. No i teraz tak, co tutaj e, mówi e, Zbigniew Boniak na temat Zlatana Ibrahimowicza? Mówi w ten sposób, cytuję: To znakomity piłkarz, to nie podlega dyskusji, ale czy w wieku 38 lat będzie w stanie coś zmienić? Mam spore wątpliwości, trudno mi zrozumieć ten ruch, zwłaszcza, że ostatnio polityka transferowa klubu była nieco inna koniec cytatu, tak powiedział właśnie Zbigniew Boniek. Natomiast no, oczywiście, że Zlatan Ibrahimowicz nie zapoczątkuje nowego trendu w Milanie, tak? Nie będą przychodzić zawodnicy, którzy mają po 38, po 40 lat. To jest wyjątek od reguły, tak? Wiadomo, że Milan chce po prostu pozyskiwać piłkarzy dalej i po prostu sprzedawać, tak? Na przykład teraz paketa ma odejść za 40, 35, 40 milionów euro do PSG, tak? Takie są informacje, protki. Natomiast to nie oznacza, że jakby nie może być po prostu tak, w odstępstwa od tej reguły. Zlatan to jest jakby specyficzna osoba, tak, i jeśli chodzi o charakter i umiejętności. Także na pewno to nie zaszkodzi, jeśli chodzi o Milan. No i teraz tak, co mówi tutaj tutaj, co mówi Zbigniew Bonian na temat Krzysztofa Piątka. Cytuję. Nie bronię go, myślę, że jest dobrym graczem, ale w ostatnim czasie wpadł w czarną dziurę i nie może z niej wyjść. Czasami tak się dzieje z napastnikami. Koniec cytatu, tak właśnie powiedział prezes PZPN-u, tak, że wpadł praktycznie w czarną dziurę. No ja powiem wtedy. W ten sposób, że to jest dramat, tak? Można powiedzieć, że to jest nawet śmierć albo agonia piłkarska dla Krzysztofa Piątka. Jest to absolutnie śmierć piłkarska, ponieważ no, z całym szacunkiem, tak? Można zarabiać bardzo dobre pieniądze, tam się szacuje, że Piątek zarabia około 12 milionów złotych na rok, tak? Widziałem takie, takie informacje, że Piątek zarabia chyba 13 milionów 700 tam tysięcy ponad z groszem. Natomiast można zarabiać miliony, natomiast piłkarz musi przede wszystkim występować, musi mieć gole i asysty, tak? Zwłaszcza napastnik, od tego się od, 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 od tego zawodnika oczekuje. On może stać praktycznie 85 minut, a tylko 5 minut biegać. Natomiast najważniejsze są gole i asysta, Tego piątek nie ma. Przede wszystkim on sam piątek powinien myśleć o tym, żeby opuścić klub pójść na wypożyczenie, tak? No bo to jest tragedia. Zobaczmy sobie z punktu widzenia tak naprawdę jakiegokolwiek menadżera czy innego klubu piłkarskiego, który będzie chciał pozyskać na przykład piątka, tak? Pozyskać piątka za kosmiczne pieniądze, nie wiem, 30, 20, 40 milionów euro. Zawodnika, który nie ma żadnych praktycznie statystyk w poprzednim minionym sezonie. No to jak? No To jest praktycznie kupowanie kota worku, tak? To jakby kupić samochód na podstawie, nie wiem, zdjęcia w katalogu, w ogóle go nie zobaczyć, tak? Nie dotknąć. No bez sensu zupełnie sytuacja. Więc tutaj jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, no to on jest w czarnej dziurze, ale on też może podjąć decyzję, może pójść na wypożyczenie, przecież może pójść do władz Milanu, poprosić i pójść na wypożyczenie, chyba, że on tak naprawdę wychodzi z takiego założenia, że po Milanie to ma być jeszcze jeden, jeszcze inny klub lepszy, droższy, tak, chyba, że wychodzi z założenia, że Milan to jest spełnienie marzeń, nic więcej, natomiast przede wszystkim powinien pójść na wypożyczeniu, na wypożyczeniu strzelić, strzelać gole, mieć asysty, rozważyć tak naprawdę wybór klubu, żeby poszedł na wypożyczenie, żeby on się tam mógł kompetencji ponować, a nie żeby poszedł na wyporzenie, żeby grzał praktycznie ławkę. Możliwości też szczeleckie, czy on ze swoimi umiejętnościami jest w stanie na przykład tam zdobywać gole, bo był przymierzony tutaj do Evertonu, znaczy mało prawdopodobne, żeby w Evertonie się rozstrzela piątek. Natomiast wtedy może wrócić do Milanu i dalej strzelać gole. To nie jest powiedziane, że Milan się go pozbędzie, tak? Zresztą ja już mówiłem o tym, że piątek jest w fatalnej sytuacji, tak? W fatalnej sytuacji, a to nie oznacza, że nie, że jakby po prostu oduczył się strzelać goli, tak? Żeby stracił talent Cały Milan tak naprawdę jest w kiepskiej sytuacji, tak? Praktycznie trzech trenerów, którzy przyszli do Milanu, trzech trenerów, którzy mm, próbują coś działać z tym Milanem. Teraz desperacka próba ściągnięcia z latana, który ma wstrząsnąć, tą szatnią, ma pomóc tak w osiąganiu sukcesów. A także tutaj są próby naprawiania ratowania praktycznie tego Milanu. No ale Milan znajduje się w bardzo fatalnej, kiepskiej sytuacji, tak według mnie po prostu bardzo zła sytuacja. No ja już mówiłem, jakby diagnozowałem sytuację Milanu. Tam jest zbiór zawodników, piłkarzy, bardzo drogi 30, 35, 40 milionów euro. Natomiast oni nie tworzą tak naprawdę kolektywu, tak? Oni nie tworzą kolektywę. tak na przykład Antonio Conte, który przyszedł do Milanu, od razu miał pomysł, strategię, jak zbudować tą drużynę, tak, pościąga sobie zawodników takich, jak on chciał, wolowników, walczaków, Lukaku, który mu ciągle strzela praktycznie gole w co mecz, tak, na przykład nie ma pomysłu, jeśli chodzi o Milan, tak, tutaj nie ma apro, a, absolutnie ducha drużyny, tak, ciężko jest mi powiedzieć, czy to są, czy to jest drużyna oparta o młodych piłkarzy przebojowych, o piłkarzy z doświadczeniem, czy po prostu o piłkarzy, którzy chcą coś osiągnąć, tak, Młode wilczki, no nie ma tam jakiegokolwiek po prostu jakby charakteru. Jest to zbieranie na piłkarzy, którzy są bardzo drodzy według transfer market, ale nie tworzą jakiejś jakości na boisku. A teraz jeszcze wybór praktycznie trenera, tak? No to jest tragedia. Trener, który się kompletnie, znaczy nie, nie sprawdził, tak? W, w, jeśli chodzi o początek tego sezonu, a tym bardziej teraz praktycznie, jeśli chodzi o Milan, no, to Milan przede wszystkim powinien stawiać na kupno nowych zawodników, tak? Na tutaj tą szatnię, żeby tą szatnię kompletnie przewieczyć, tak, żeby pojawili się tam praktycznie nowi zawodnicy w szatni Milanu, bo to nie jest kwestia tego, że trener przyjdzie i, i trener coś zmieni, tak, no, jeżeli ten trener nie potrafił aktywować, tak, czy włączyć do gry piątka, no to to jest tragedia, tak, no to jest tragedia, trzeba tak budować drużynę, żeby ta drużyna była zbudowana pod Krzysztofa Piątka, pod napastników w Milanie. No a tak tego nie ma, tak? Czyli rzeczywiście tej piątek jest w czarnej dziurze, tak, czarnej dziurze, żeby nie powiedzieć tutaj gorzej. Na pewno no, na pewno miejsce do życia jest bardzo fajne, zarobki bardzo fajne, natomiast jeśli chodzi o e, możliwości statystyki, no to piątek po prostu tych goli nie zdobywa. Z lata na pewno nie zaszkodzi, a pomoże tej drużynie. Natomiast no piątek powinien myśleć o innej zupełnie drużynie, tak? Zupełnie o innej e, drużynie, żeby tam zdobywać gole, zdobywać e, asysty, żeby mi te statystyki, tak? To, bo to jest najważniejsze. W przypadku takiego zawodnika, jak on, tak, na, na, w przypadku napastnika, no to te statystyki są absolutnie mm, kluczowe. Zobaczymy. Podobno Piątek odrzucił niektóre oferty, jeśli chodzi o wypożyczenie. Eee, Ma nadzieję, że się odbuduje, no ale już mamy praktycznie trzech trenerów, którzy prowadzili Milan i żaden z tych trenerów nie potrafi nic zdziałać, tak? Eee, więc tutaj nawet nie wiem, czy przyszedł może Pew Gardiola by zmienił coś, albo Jurgen Klopp, ale przyjście kolejnych trenerów, trenerów i tak by nic nie zmieniło, jeśli chodzi o funkcjonowanie praktycznie Milanu, tak? Jeśli chodzi o, o funkcjonowanie Milanu. Trzeba tam po prostu zmienić kompletnie szatnie pozyskać no, innych zawodników. To, co zrobił Antonio Conte. Antonio Conte Potrafił w bardzo szybkim czasie zmienić tak sytuację w Milanie. Tylko wydaje mi się, że ci trenerzy, którzy przychodzą do Milanu, oni przychodzą na konkretną sytuację, która ma miejsce w Milanie i jakby nie mogą, tak nie mają dużego wpływu na transfery. Konto, jak przychodzi zawsze do każdej drużyny, to on chce budować drużynę po swojemu, tak? Potężne pieniądze na transfery, wyrzucić praktycznie połowę szatni, sprowadza dla tych zawodników, do których ma przekonanie, zaufanie i taka, taka sama sytuacja powinna być w Milanie. Powinien przyjść nowy trener, który podo postąpiłby podobnie, tak? wyrzuciłby praktycznie połowę szatni, nie dlatego, że tutaj ta szatnia jest zła po prostu ci piłkarze, ale no oni w ten sposób nic nie zdziałają nawet na dłuższą metę. Co z tego, że ci zawodnicy będą w tej drużynie, czy nawet ten piątek będzie, będzie pobierał bardzo dobre pieniądze, natomiast nic nie zdziałają, jeśli chodzi o Milan, tak, który chce walczyć przede, przede wszystkim o pierwszą czwórkę, tak, no bo to jest cel jakby Milanu, nie ma co się oszukiwać, pierwsza jedynka, jeśli chodzi o serię, jest za, zamurowana, tak, to jest Juventus, tam nie ma szans, żeby się wbić, ale pierwsza czwórka to jest szansa na to, żeby się właśnie Milan mógł bić o tą drużynę, a w meczu chociażby wczorajszym, tak, Milan kontra Sampdoria, Sampdoria, która bardzo słabo wyglądała, no, kiepsko, tak, blado, to Milan powinien zdecydowanie zwyciężyć, 2 czy 3-0 nawet, a tutaj po prostu Milan kompletnie sobie nie radził. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się,